dobry. Może jak ja wyglądam w telefonie strasznie. Wybieram się właśnie do pracy i dzisiaj wezmę Was na lunch, tylko mam ze sobą telefon, bo kamery, no nie jest to podręcznie tak brać kamerę za każdym razem. Zabiorę Was na lunch, dzisiaj mamy już piątek, także nie wiem, dzisiaj mam patrzeć chyba tutaj. Zabiorę Was na lunch i powiem Wam co nieco na temat mojej pracy, na temat tego, jak mi poszło. No i ogólnie dużo mam przemyśleń po tym pierwszym tygodniu. No i jak wygląda Manhattan, bo jest trochę dziwnie, ale o tym Wam powiem, jak pójdę na przerwę. Także do usłyszenia. Odebrałam moją flat white i właśnie się wybieram do pracy. Mam jeszcze trochę czasu. Zawsze staram się być wcześniej, bo muszę trochę jeszcze ogarnąć. Ogólnie dziewczyny są wcześniej, bo mają dużo maili do wysłania, a ja jeszcze tak nie mam, nie? Dopiero zaczęłam. Okej, mamy godzinę 13, więc mam teraz przerwę godzinę. Idę sobie tutaj do Essen. Nie wiem, jak to nawet mogę przeczytać. To są takie na Manhattanie takie ala restauracje właśnie na lunch. Zaraz Wam pokażę. No i właśnie wygląda to mniej więcej tak, że mam tutaj bardzo duży wybór czegoś, co mogę zjeść na lunch, ale nie wiem jeszcze co. Ogólnie mam ochotę na coś ciepłego. Nagram się tutaj, bo na Manhattanie jest bardzo głośno i prawdopodobnie mnie znowu zagłuszy. Nie wiem, jak będzie ten iPhone odbierał głos, a mam nadzieję, że dobrze. Nie wiem, czy mam coś pomiędzy zębami, jak tak to przepraszam, zjadłam lunch. Jeżeli chodzi o moją pracę, to pierwsze dwa dni były bardzo takie ekscytujące. W trzecim dniu to już miałam dość i miałam kryzys. Myślałam, że się poddam. No, God, please! Bo jest bardzo, bardzo dużo informacji do przyswojenia. Wczoraj już było lepiej. Dzisiaj już jest lepiej, bo jest piątek, więc będę miała czas na odpoczynek w weekend. Muszę sobie odpocząć. Nie ma sensu też uczyć się w weekend, bo to nie o to chodzi. A w poniedziałek znowu mnie czeka dużo nauki, wtorek i tak dalej, więc no nie ma sensu zwalać sobie wszystko na głowę. Ja uważam, że jak na pierwszą taką pracę poważną po powrocie do Nowego Jorku, jest to bardzo dobra praca i będzie to bardzo dobrze wyglądało w moim CV. Jeżeli chodzi o Manhattan, to powiedziałam Wam troszeczkę na temat Manhattanu na moim Instagramie. Wam tutaj więcej trochę opowiem. No, Manhattan jest zupełnie inny, jeżeli chodzi o moment. Teraz przed pandemią było inaczej. Teraz jest bardzo dużo bezdomnych, jest bardzo dużo narkomanów i to nie jest tak, że oni zaczepiają czy jest jakiś problem, no ale ogólnie jest jak jest. No nie jest to za ciekawe, także nie chcę nagrywać ludzi, tych bezdomnych, bo to jest po prostu słabe, ale możecie mi gdzieś tam będziecie widzieli w tyle właśnie, jak będę chodziła po tych ulicach nowojorskich, no że możecie zauważyć jakąś bezdomną osobę. Ja już nie mam na to wpływu, co będzie na moim, że tak powiem, obrazku z tyłu, jak nagrywam, więc dużo się zmieniło po pandemii i ludzie mają nadzieję, że Nowy Jork dojdzie do siebie, ale to może jeszcze potrwać, to może jeszcze potrwać rok, dwa, tego nie wie nikt. No teraz tak nie widzicie, ale ja to widzę, że no jest takie trochę szaleństwo tutaj. Moja praca się znajduje się przy Penn Station. I przez to, że ta praca się znajduje przy Penn Station, jest bardzo dużo właśnie tutaj bezdomnych. Przy każdych stacjach w Stanach Zjednoczonych jest dużo bezdomnych, okej? Okay? No właśnie. Ale jest okej. Okay. Ja nic nie mówię, nie narzekam. To nie jest tak. No ale wygląda to dosyć dziwacznie, bo są i turyści, i ludzie, i są ludzie w takich, powiedzmy, garniturach elegancko ubrani. No i właśnie różni dziwni ludzie. Mamy godzinę 17:40, ja już skończyłam pracę. To są moje zadania domowe na weekend, także musiałam wziąć moją pracę do domu. I wracam do domu, także trzymajcie się i do następnego.